niewtajemniczonych jesteśmy tym zespołem w piżamach. W piżamach. Tak. Dom, w którym cię zamknę, nie będzie miał drzwi. Będziesz chodzić dachem, dookoła pustynia i wody. Nie ma. Kupię ci napój, po którym zniknie cały twój świat, i zaprowadzę w jedno z tych miejsc, przed którym ostrzegał cię twój starszy brat. Nie zaznasz tam kultury snu, biały śnieg... Cześć, widzimy się w znanym i lubianym przez nas miejscu. Gdzie jesteśmy? W studiu Syrakus. Tak jest. Czy Syrakus? Właśnie nigdy nie widziałem. Syrakus. Mi się myliło. Tu jest logo Syrakus. Nie, bo w telefonie mam wpisane od 10 lat Syrakus i dlatego... Tak? Kiedyś z pomyłką wpisałem. Tak jest. Trzeba zapytać szefa o korzenie nazwy, ale to innym razem. Chyba, że wiesz. Nie znasz. Nie. Administratorze, co my dziś tu będziemy czynić? Dzisiaj zaprosiliśmy specjalnie prosto ze Szczecina przyjął do nas redaktor jednocześnie i perkusista Kuba May, który nagrywał będzie perkusję do nowego administratora. Tak. Po 5 latach przerwy bardziej gitarowe granie. Także te tłumy, które przybywają na administratora elektro, teraz będą przybywać na bardzo elektroniczne. Elektryczne, przepraszam. Elektryczne. Tak, bo to już się miksuje strasznie mocno. Jak ty byś ocenił ten materiał, bo go trochę znasz. Który? Który teraz robimy. Ten? No. Wiesz co? Mam taki styl pracy, że staram się nie oceniać. Ale nie, oceniać to może złe słowo. Ale no. Co byś o nim powiedział? Bo znasz trochę tej muzyki. Bardzo mi się podoba drugi wypust, bo mieliśmy 3 rozdziały tej sesji. Pierwszy, klasyczny, drugi, krótko mówiąc, nowoczesny, w wielkim uproszczeniu, więc... Ta druga część ci się bardzo podoba, tak. Pierwsza również. Tak, ale tylko no, jest zbyt klasyczna. Tak, i to akurat w zeszłym roku puściliśmy Bal Samotnych Ciał. Tak puściliśmy tak specjalnie, żeby coś się działo po prostu. No i tutaj tak po czasie uznajemy, że on troszeczkę, coś czegoś tam brakuje, że tak powiem, tak? Może on taki zbyt surowy był, bo na początku była koncepcja takiego white stripesowego grania po prostu, tak? Takie gitary były pół pudła podłączone po prostu do pieca i one troszeczkę nam to moliły. No i tak chyba mieliśmy 3 kawałki stamtąd, z tej pierwszej sesji, tak? To był początek. No ale ta druga jest troszeczkę inna, tak? Czyli w drugiej już chyba tego nie brakuje, tego co brakowało w pierwszej, trzeba powiedzieć. Poszukiwania trwają. Nie wiedziałem, że to 5 lat pauzy. 5 lat pauzy, ponieważ w tym czasie Bartek prowadził orkiestrę o nazwie Administrator Elektro, w której ja uczestniczyłem przez 2 lata. Może na dwóch płytach, znaczy w czasie promocji 2 płyt, ale na jednej płycie. Kuba trafił bezpośrednio na promocję. Na wielką promocję drugiej naszej płyty ziemowej. Pozdrawiamy perkusistę Marka. Znaczy ja pozdrawiam. Przed 2000, który to był rok? 16? Nie pamiętam. No tak, 16. Tak. Dla niewtajemniczonych jesteśmy tym zespołem w piżamach. W piżamach. Tak. To jest punkt odniesienia. Tak. No i teraz tak wykluło się coś takiego, że jednak do tego grania bardzo surowego jednak nie zamykamy się, tak? Czyli będzie trochę elektroniki. Czyli będzie trochę jak na administratorze elektro, tylko że nie będzie elektro. Czyli forma jest dość otwarta. Trochę hołdujemy jednak tym latom 80, tylko teraz w innym wydaniu, tak? Wydaje się, że bardziej tak po prostu rockowo. Czyli oprócz takiego mocniejszego grania odnajdziecie również tam troszeczkę Menamu, troszeczkę Tiltu, troszeczkę Kultu starego, czyli takie... Też takie inspiracje latami 80. Tylko inaczej podane. No. Tych naszych korzeni, którymi nasiąkliśmy w swoim czasie. Niestety lub stety, tak? No, trudno się od tego uwolnić. Już sporo zostało zagrane, więc nie kalkulowałbym, nie? Czy stety, czy niestety. Tak. Nie ma co z tym walczyć, tak? Po prostu dobrze się z tym czujemy. I co ważne, te sesje dla mnie są zawsze otwartą białą kartką, że przychodzę. I razem malujemy, nie? No tak, bo tak jest. Z Robertem, czy ty z Robertem malujesz, czy ja wpadam i... No bo tak, bo proces jest taki, że najpierw robimy demówki, tylko że one już są troszeczkę przemyślane. Jest jakiś tam rytm bitu, no i Kuba to dostaje i parę dni sobie słucha i przyjeżdża do Warszawy, tak jak teraz. Po prostu i będziemy zaraz
już rozstawiony super zestaw, nawet słychać. Jeśli nie Robert z Magdą zrobią mikrofony, ustawiałem, zaraz idziemy. No. Także to już jest. Kiedy my pierwszą sesję zrobiliśmy? Dawno. W zeszłym roku, na początku chyba. Pamiętam, to jest słaby tak. Punkt, mało pamiętam. Jakoś tak, w zeszłym roku. No czyli już teraz będziemy kończyć za jakiś. No myślę, że skończymy w marcu, kwietniu. Podsumowując, rok bieżący przyniesie jakie wydawnictwa z twojej, z naszej strony? Już w maju będzie płyta Live Administratora Elektro ze słynnego koncertu w Trójce. Promocyjny koncert z ostatniej płyty Przemytnik. No i później sierpień, koniec sierpnia, bo pod koniec sierpnia robimy premierę. Już nigdy nie zrobię premiery we wrześniu, ani w październiku. A podręczniki twierdzą, jeśli premiera to tylko we wrześniu. No bo i wszyscy mają te podręczniki. Tak. Także to już nie. Koniec sierpnia. Ja myślę, że będzie premiera trzeciej płyty Administratora, a pierwszy singiel puścimy w czerwcu chyba. Czy mógłbyś zdradzić, ujawnić parę taktów nowej muzyki? Proszę bardzo. Piękne. Autozdrada. Piosenka zdrada. Autozdrada. Autozdrada. Autozdrada do nieba. Jest to bardzo kolorowa piosenka. O miłości i zdradzie. We'll be right back.